live serii Growth AI Live Off. No, ja się podłączam właśnie. Przygotowane chyba już wszystko z lekkim poślizgiem, ale jestem z wami. Dzisiaj będę sam, bez Mateusza, także też nie będziemy jakoś bardzo przedłużać tego, co dzisiaj będzie. To jest nasz ostatni newsletter. Jest bardzo dużo wiadomości, bo był bardzo gęsty, więc startujemy z Growth AI Live. Ja sobie tylko otworzę czat, jeżeli ktoś już z was gdzieś tam w tym porannym zabieganiu poniedziałkowym, początkiem nowego tygodnia jest ze mną, możecie dać znać na czacie, czy dobrze słychać, czy dobrze wszystko widać. Ja tutaj postaram się przez ten nasz newsletter przebiec. Tak jak wspomniałem, on był bardzo, bardzo długi. Tutaj trochę zmienimy formułę. Nie trzy nowości, nie trzy narzędzia, a tych wydarzeń w ostatnim tygodniu było tak dużo, że postanowiliśmy z Mateuszem, że ok, czasami zrobimy wyjątek, będzie dłuższy newsletter. W tym tygodniu spodziewajcie się krótkiego. Myślę, że wrócimy w tym tygodniu znowu do 3 na 3. Takie najbardziej istotne rzeczy. Zresztą zobaczymy, co się jeszcze wydarzy w najbliższych dniach. Ok, mistrz Joda nam jeszcze tym razem tłumaczy, towarzyszy i zaraz startujemy. Sobie tylko podejrzę, czy mnie dobrze słychać, czy mnie dobrze tutaj widać. Zerknę sobie na jakieś sociale na chwilę, żeby mieć jakiś podgląd. Dobra, no to lecimy i zaczynam od pierwszej z informacji. Oprócz tego, że właśnie tutaj będę teraz na live, możecie mieć podgląd na hasło do naszej bazy danych, dla wszystkich subskrybentów. To hasło czasami może się zmienić. Baza danych, mam na myśli bazę danych z wtyczkami do ChatGPT, ale o tym powiem w dalszej części, bo to była, można powiedzieć, taka oficjalna premiera tej bazy wtyczek. Bardzo fajne narzędzie, które pozwala łatwiej korzystać i używać wtyczki do ChatGPT. No to startujemy. Dajcie znać, jeśli gdzieś tam po drugiej stronie jesteście, czy wszystko jest ok. News AI. Pierwszy z newsów to był news Automation Anywhere. I to jest o tyle, myślę, ciekawy newsik. Jeszcze zobaczę tylko, czy możemy powiększyć obraz. O właśnie. Ja bym się chętnie jeszcze pomniejszył, ale chyba to nie jest możliwe. Więc będzie tak, żeby było bardziej strony widać. To był ciekawy news, trochę taki zaczepny w newsletterze, że właśnie zostanie zautomatyzowana praca ludzi. I już sobie tutaj przejdźmy. Kilka nowych narzędzi ta firma wydała. To jest w ogóle jeden z takich bardziej znanych dostawców oprogramowania do automatyzacji różnego rodzaju zadań. Nie wchodzą w szczegóły, macie to w newsletterze, bardzo tylko ogólnie. Wydali kilka takich nowych narzędzi, które między innymi pozwalają bardzo dobrze automatyzować pracę biurową, różnego rodzaju obróbkę dokumentów, listów przewozowych, rzeczy związane z obiegiem dokumentów w firmie. I myślę, że to jest właśnie jeden z tych kierunków, gdzie rozwiązania automatyzacyjne, które już istnieją od dawna, bo też to nie jest tak, że sztuczna inteligencja nagle powstała, tak zwana sztuczna inteligencja, i że te rozwiązania powstały niespodziewanie i nagle. A dzięki, Chris, słabo słychać, dobra? Zaraz tutaj podciągniemy trochę. Dzięki, Chris, ja sobie jeszcze dosunę mikrofon. No i właśnie to jest to. Dobrze jest mieć kogoś po drugiej stronie. To jest w stanie podpowiedzieć, czy wszystko ok. Chrisa tutaj chowamy. Chris, jeżeli jeszcze jesteś, będę ci wdzięczny za podrzucenie informacji, czy ta głośność teraz jest w porządku. Dobra, to jest Automation Anywhere. A jeżeli jesteście gdzieś właśnie w dużej firmie albo sami prowadzicie dużą firmę, to warto to rozwiązania przejrzeć, zobaczyć, co oni mają, bo naprawdę bardzo dużo rzeczy, które dzisiaj wymagają dużo czasu waszych pracowników, czy też waszego czasu, można sobie tutaj ułatwić. Idziemy do drugiego newsa. Drugi news w naszym newsletterze po Automation Anywhere. To było Gemini, trochę przecieków na temat tego, co Google planuje. Jest bardzo dobra strona, myślę, że ci, którzy siedzą w SEO, na pewno znają tą stronę, Search Engine Journal. I tutaj tym nieco lepiej, dobra, Krista, będę jeszcze głośniej mówił i sobie może dosunę jeszcze mikrofon. I tutaj w tym właśnie, na tym portalu,
trochę informacji na temat tego, co ma przynieść Gemini. To jest w ogóle dosyć ciekawe, bo o Google wspominamy w zasadzie w każdym chyba wydaniu newslettera. Google jakoś ciągle tak słabo widać w tej przestrzeni AI takiej ogólnej. ChatGPT bardzo mocno jakoś zagarnął tą przestrzeń związaną z rozwiązaniami AI, a Google szykuje ciekawe rzeczy. I no, tak się przyglądamy, ja myślę, że naprawdę to, co Google wypuści, będzie mega, mega mocne też. I fajnie, że to nie jest tak, że jest jeden, jedyny dostawca na rynku, tylko że jest więcej. Zresztą myślę, że większość z Was wie też, że tak naprawdę prace badawcze Google'a były jednymi z tych, które pozwoliły OpenAI stworzyć takie narzędzia, jakie dzisiaj nam dostarczają. Więc to Google Gemini. Warto się temu również przyglądać. OK. Lecimy trzecią nowość. Ja mówiłem, że tych nowości w tym wydaniu było dużo. Ja zachęcam do subskrybowania naszego newslettera. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to wrzucam adres na ekran, tak żeby można było sobie... A, to nie ten adres. To nasz podcast. Adres newslettera. Prosty. growplus.pl/AI. Tam możecie subskrybować nasz newsletter, jeżeli jeszcze nie jesteście. Bardzo często bardzo fajne rzeczy można w naszym newsletterze przeczytać, bo staramy się gromadzić takie z Mateuszem najbardziej ciekawe informacje ze świata AI. Kolejny news, myślę, że taki bardziej trochę dotykający naszej codzienności, tak jak tutaj mamy na razie zapowiedź, co w tym Gemini będzie, on będzie multimodalny i wiele różnych rzeczy tam wewnątrz będziemy mogli znaleźć. Tutaj pojawiła się aktualizacja 19 września, jeżeli używacie Google Barda, no to macie taki opis, co w tym Google Bardzie się znajduje. Ja może trochę powiększę tutaj, jeżeli ktoś zerka na ekran, to będzie mu pewnie łatwiej dzięki temu towarzyszyć. A nowości bardowe, aktualizacja tego systemu. Dajcie też znać, czy używacie Barda. Ja powiem szczerze, że coraz częściej tam zaglądam. Tak jak na początku się nieco zniechęciłem, jak on się pojawił i jego możliwości były takie bardzo przeciętne w stosunku do ChatGPT, to w ogóle było bardzo słabo. Tak, w tym momencie Google Bard jest coraz lepszym rozwiązaniem i coraz więcej rzeczy jest możliwych do osiągnięcia. A ja trochę bolewam, był taki moment, że można było z pomocą Google Barda wyprodukować jakiś kod Pythona, który coś realizował i od razu jednym kliknięciem przenieść się do nowego notatnika Google Collaboratory, to się podejrzewa, nazywa Google Collab w skrócie, zwykle mówię, więc nie jestem pewien rozwinięcia pełnego. I można było sobie bardzo szybko przetestować jakieś rozwiązania. To z Barda zniknęło, no ale jest dużo fajnych też nowych elementów, między innymi właśnie sprawdzaj odpowiedzi Barda dzięki funkcji wyszukaj w Google wersja druga, bo to też wcześniej niby już było, natomiast teraz jest tak, że przy wyszukiwaniu w Bardzie on też jest w stanie zaznaczyć, w których miejscach są fragmenty, do których on znalazł nawiązania w internecie i co więcej podświetla te rzeczy. Także no też przejrzyjcie sobie Google Barda, jeżeli nie używacie, alternatywa dla ChatGPT. Co więcej, póki co Google Bard jest bezpłatny, więc jeżeli tylko się zalogujecie, założycie sobie, mając konto Google, założycie sobie konto Barda, w zasadzie nie trzeba sobie zakładać, trzeba go włączyć, no to możecie testować. To, co będzie na pewno takim tak zwanym game changerem, ładne polskie słowo, to możliwość połączenia Barda z narzędziami google'owymi, takie naturalne i natywne można powiedzieć, czyli z Gmailem, z innymi narzędziami Google'a. No tutaj będzie kwestia pewnie takiej wewnętrznej zgody na to, żeby podpiąć swojego Gmaila z mailami do jakiejś sztucznej inteligencji, ale z drugiej strony to wszystko jest w ekosystemie Barda Google'a, tak czy inaczej, już obecne. Więc to będzie coś, co pozwoli mocno zwiększyć produktywność waszej pracy. To się już pojawiło. Minus taki, że jest na razie tylko i wyłącznie w wersji anglojęzycznej systemu, więc przyjdzie nam trochę poczekać. No dobra. Google Bard, kolejna nowinka, którą mieliśmy w naszym newsletterze, to jest nowość w Eleven Labs. Jak wiecie, razem z Mateuszem tworzymy podcast za pomocą właśnie Eleven Labs, gdzie nasze głosy są sklonowane i można nas tak naprawdę usłyszeć bez naszego realnego nagrywania. Trochę się tym bawimy, eksperymentujemy, testujemy. O ile podcasty takie tworzone przez AI na rynku polskim już są, zresztą pionierem chyba jest tutaj
Jarosław Kuźniar z jego House Voice, Voice of House, jakoś to nazwali tak ładnie. I oni produkują kilka podcastów, zresztą on też zainwestował w Eleven Labs, który ma polskie korzenie. O tyle wydaje mi się, że nasz podcast jest pierwszym na polskim rynku podcastem, w którym używamy niejako dialogu. Czyli newsletter, który dzisiaj widzicie, będzie przetworzony na nasz dialog z Mateuszem. W zasadzie już jest, brakuje tylko czasu, żeby go przekształcić w Eleven Labs. I właśnie teraz być może ten czas będzie trochę krótszy do stworzenia wersji audio. Ja do tej pory używam przetwarzania Eleven Labs za pomocą arkusza. Mamy stworzony arkusz, gdzie to wszystko się po API się dzieje. Jest w miarę wygodne, ale nadal z różnymi problemami. A tutaj Eleven Labs pokazuje nam, że no, jak gdyby widzą, że ten ich system nie jest idealny, więc stworzono taki właśnie warsztat audiobooków. Już na stronie Eleven Labsa możecie zobaczyć książki, które oni przetworzyli. Czyli jest Alicja w Krainie Czarów po angielsku, po niemiecku, Jester bodajże po francusku, tutaj teraz nie widzimy, ale jest w tych trzech językach. Na ich kanale YouTube możecie playlistę znaleźć, zresztą podpięliśmy to w newsletterze. Jest tu jakaś historia, myślę, że po hindusku. Tutaj mamy w językiem angielskim, ale w wersji amerykańskiej dwie książki. No, naprawdę robi to niezłe wrażenie. Ja wam też nie będę odtwarzał filmu, ale możecie sobie wejść na tą stronę Eleven Labs łamane na Projects i przyjrzeć się, jaka to jest nowość. O tyle zmiana jest istotna, że wcześniej tworzenie czegokolwiek w Eleven Labs to polegało na tym, że wklejaliście w małe jedno okienko, gdzie maksymalnie 5 tysięcy znaków można było wrzucić, a teraz możecie przetworzyć całą książkę za jednym razem. Oczywiście 28 języków, model językowy się nie zmienił, to jest ten nowy V2, czyli wersja druga, ale sam workflow pracy dużo lepszy. Ja bym wam szczerze, jeszcze nie spróbowałem, ponieważ używam tego naszego arkusza, on jest dosyć wygodny, to mimo że przy poprzednim podcaście to się już pojawiło, to jeszcze nie przerzucałem się, bo jak masz rozpoznane narzędzie, to łatwiej często zaoszczędzasz czas używając sprawdzonych rozwiązań. Myślę, że przy teraz podcaście, który będzie na podstawie newslettera, który właśnie sobie przechodzimy, a to zmierzę się przy tym, ale przy kolejnym właśnie z projektami i pewnie damy wam znać z Mateuszem, jak używa się tego narzędzia. Ok, to był news czwarty. News piąty, bardzo, no to jest mocna wiadomość. Pewnie jeżeli interesujecie się sztuczną inteligencją, to już gdzieś tam na waszych wallach w social mediach wylądował, czyli Dali Trójka i naprawdę robi niezłe wrażenie, gdyż powiem szczerze, że im więcej obejrzałem też już takich realizacji, gdzie beta testerzy wrzucali obrazy, to myślę, że do Mid Journey niestety, niestety daleko jeszcze, chociaż mogę się mylić, zobaczymy jak już będzie dostępny dla szerokiego grona, jakie te obrazy będą. No powiem wam szczerze, nawet po tych przykładowych obrazach, tak mam takie wrażenie, że no, one nie robią po takim poznaniu Mid Journey, jeżeli znacie Mid Journey, to one nie robią aż takiego wrażenia, te obrazy. Są poprawne, są naprawdę super, ale zobaczymy. To, co może być ciekawe, tutaj jak tutaj widzicie napis Venus, to, że widziałem, że tam właśnie w prompcie będzie można, czyli w zapytaniu będzie można użyć słów, które mają zostać wyprodukowane. Tu już mamy stopkę z strony. Zachęcam, wejdźcie sobie openai.com, łamane na DALI 3, tam odpowiednio oczywiście zapisane z myślnikami, tak jak zapisuje DALI. No i oczywiście, jeżeli macie naszego newslettera, to znajdziecie w newsletterze. Jeżeli naszego newslettera nie subskrybujecie, to wystarczy dzisiaj zasubskrybować. Wchodząc w wiadomość powitalną, macie też dostęp do bazy wyselekcjonowanych narzędzi AI. To z Mateuszem staramy się wybierać takie, które sami sprawdziliśmy. Widzimy, że albo je używamy w ogóle, albo widzimy, że mają bardzo duży sens. Wtedy one w tej naszej bazie lądują, z ich 40 parę na ten moment. I tam też znajdziecie wpis, który gromadzi archiwalne wydania naszego newslettera, więc ten ostatni newsletter bogaty też tam odnajdziecie. No i kolejna nowość, to będzie nowość od Microsoftu. Była prezentacja CEO Microsoftu. Robi to ogromne wrażenie. Ja już mam Windows 10, więc jeszcze nie będę miał okazji się szybko zapoznać z Copilotem w Windowsie, ale jeżeli macie 11, to czysto teoretycznie od 23, jeśli dobrze pamiętam, od 26, przepraszam, 26 września powinniście otrzymać po zaktualizowaniu systemu
dostęp do Copilota, który jest zaszyty w Windows. To, czy to będzie rozwiązanie, które będzie super wygodne i bardzo dobre, to się okaże. Na screenach, w opisie, to wszystko wygląda rewelacyjnie. Oprócz Copilota, który będzie towarzyszył Windowsowi i będzie Wam pomagał w wykonywaniu codziennych zadań z różnymi narzędziami, będzie też Copilot w dokumentach ofisowych oczywiście, ale ciekawostką jest Paint, który ma dostać m.in. usuwanie tła, aplikacja zdjęcia poprawiona w Clipchampie, czyli to jest taki odpowiednik Microsoftowy, ciągle jeszcze darmowy. Zobaczymy, jak długo tam plan płatny też jest dostępny, ale Clipchamp, który taki odpowiednik Canvy, też zyskuje te funkcje AI. Notatnik ma, słuchajcie, zyskać funkcję AI, może tylko trochę powiększe, żeby było cokolwiek bardziej widać u Was na ekranach. A będzie zapisywało znacznie sesji, tam kilka. To nie wszystko jest związane tak stricte z samym AI, ale bardzo fajne jest to, że Microsoft włączy to w pewien ekosystem rzeczy. No i kto wie, może kiedyś w jakimś stopniu zbliżą się do tej wygody, którą chwalą sobie użytkownicy iOS-a. Wiem, że użytkownicy teraz Maców i iOS-a pewnie się skrzywili i uważają, że tak nigdy nie będzie. Natomiast myślę, że no, że Microsoft stara się gonić, a mając dostęp do AI, OpenAI'owego, no to na razie wyprzedzają Apple. Ja jestem sam ciekaw, jak to się zmieni. Jest tu zapowiedź, która była w newsletterze, to rzeczywiście informacje o modelu DALI w Bingu, więc jeżeli używacie Binga, to też, tak jak teraz jest generowany za pomocą DALI zestaw obrazów, które tam w Bingu generujecie, to on też będzie zaktualizowany do trójki, więc będzie można, myślę, bardzo szybko przekonać się o tym, jaka jest jakość obrazów generowanych właśnie przez ten nowy model, o którym chwilę temu mówiłem. No i Microsoft 365 Chat, to też jest, no, mamy Binga tak naprawdę, ale on będzie niejako zaszyty w waszej subskrypcji Microsoft 365, jeśli taką macie. No to też się bardzo ciekawie zapowiada, bo tu jest miejsce na ogromne zwiększenie produktywności. Ja jestem bardzo ciekaw, jeżeli gdzieś tam obserwujecie to, co się wydarza w dziedzinie sztucznej inteligencji, to możecie dać znać, jak widzicie te zmiany. No i też była prezentacja kilku ciekawych urządzeń od Microsoftu, ale to myślę, że jest dla nas pod kątem narzędziowym trochę mniej interesujące. Na pewno ciekawy jest ten ekran multimedialny. Do tej pory ja kojarzę bardzo dobrze rozwiązania Samsunga, które są takim złotym standardem dzisiaj na rynku tych tablic multimedialnych. No i Microsoft wchodzi właśnie z taką swoją tablicą multimedialną, też bardzo ciekawe. Podsumowując, nowa era sztucznej inteligencji z Copilot od Microsoft już nadeszła, także można sobie posprawdzać, co już działa, a co będzie działać niedługo. No i kolejna informacja z naszego newslettera. Może zanim do niej przejdę, to kończę Microsoftowo. W newsletterze znajdzie się też wprowadzenie, tą całą prezentację, którą prowadził Satya Nadella, czyli CEO Microsoftu. Z podziałem na kody czasowe, czyli jak Was któraś z tych informacji interesuje, to w newsletterze macie taki właśnie tutaj schemat, plan rozdziału, w którym momencie, która część się znajduje. News 7, czyli agenci UCOM, to też jest, myślę, często umykający w świecie AI gracz UCOM. Jak nie znacie, to zachęcam, prosty adres, trzyliterowa domena. Tam jest i wyszukiwarka, i generator obrazów, i właśnie teraz też wprowadzają swojego czata taką alternatywę dla tak zwanego code interpretera. Teraz to się już nazywa w czacie GPT Advanced Data Analysis. No, czyli taka alternatywa, która uruchamia środowisko Pythona, jak lepiej wymawiać, skupiona właśnie na tym tak zwanym STEAM, czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics, cztery dziedziny, które dzięki temu dodatkowi agentów potrafi bardzo dobrze obsługiwać. Jak to działa, w jaki sposób uruchomić, też wejdźcie sobie na stronę, zachęcam. Wystarczy w wyszukiwarce czatu, znaczy w sensie w tym oknie czatu w rozmowie, dać małpka agents albo łamane na agents i w tym momencie on się, nawet nie agents, a agent po prostu, liczba pojedyncza, i w tym momencie nie musicie, tak jak w czat GPT, zmieniać modelu i właśnie takich uciążliwych rzeczy robić, to po prostu możecie go w każdej rozmowie w potrzebnym momencie wywołać, dzięki temu skorzystać z tego
co potrafi to rozwiązanie. Ja trochę tylko testowałem, wygląda to naprawdę dobrze. To jest też rozwiązanie, które niestety jest w wersji płatnej, więc no, trzeba dobrze tam się przyjrzeć, co on potrafi. Jeżeli to jest dziedzina, w której może wam być pomocny, to wtedy być może warto miesiąc testów sobie zrobić za $20. Jeżeli zajmujecie się tematami naukowymi, to tym bardziej może to być dla was cenne rozwiązanie. Ok, to była kolejna nowość naszego newslettera. Można sobie samemu trochę bardziej prześledzić, przestudiować. No i w zasadzie powoli lecimy do ostatniej z nowości, jeżeli chodzi o takie informacje. To bardziej ciekawostka, ale pokazuje też, i tu z Mateuszem bardzo na to zwracamy uwagę, że dzisiaj, tak jak zawsze mówiło, że dane są taką ropą XXI wieku, dzisiaj mamy takie naoczne dowody na to, że naprawdę gromadzenie danych to jest coś, co ma ogromne znaczenie. Jeżeli w waszych firmach jeszcze nie gromadzicie danych w żaden sposób, nawet jeżeli jeszcze nie wiecie, do czego wam te dane będą potrzebne, to warto te dane zacząć gromadzić, starać się może gromadzić w ustrukturyzowany sposób. Tutaj jest właśnie firma, która Databricks, znana w branży AI, która otrzymała finansowanie, kolejną rundę, $500 milionów, to są niewiarygodne pieniądze, między innymi Nvidia jest tam jednym z inwestorów, a ewaluacja firma jest wyceniona na $43 miliardy. No to pokazuje, jak gdzie dzisiaj są pieniądze, ta dziedzina sztucznej inteligencji rzeczywiście to nie jest tylko buzzword, tylko to są realne zastosowania, które skłaniają inwestorów do wkładania bardzo dużo pieniędzy. Oczywiście wiemy z poprzednich różnych bańek inwestycyjnych, że często to jest sztucznie napompowane, natomiast w tym przypadku wydaje się, że nie, rzeczywiście to są realne zastosowania i narzędzia, które w biznesie są bardzo użyteczne, bardzo przydatne. Dobrze, no to przejdźmy z newsów do narzędzi i w tym naszym poprzednim newsletterze mieliśmy taką, można powiedzieć, naszą premierę, z czego jesteśmy dosyć dumni, bo jest to polska baza i wyszukiwarka wtyczek do ChatGPT. Jeżeli nas śledzicie, to na pewno, że nas słyszeliście, bo tak przedpremierowo z Mateuszem już pokazywaliśmy i mówiliśmy. W poprzednim naszym live'ie też pojawiła się baza wtyczek, więc się bardzo krótko tylko. No, cała idea jest taka, że w ChatGPT poszukiwanie tych wtyczek to jest jakaś strasznie trudna historia, a tutaj zyskujecie dostęp do listy wtyczek, które można sobie w łatwy sposób przewijać, ale co więcej, można sobie te wtyczki w bardzo prosty i łatwy sposób wyszukać, czyli na przykład potrzebujemy właśnie coś związanego z finansami. Wpisujemy wyszukiwarkę i wyszukiwarka w tym momencie nam odnajduje. Ona teraz delikatnie wolniej działa, bo mój komputer jest w trakcie live'a trochę obciążony, ale naprawdę blazing fast, jak mówią Anglicy, działa bardzo szybko. I od razu macie podgląd, co to jest za wtyczka, co ona robi, jak sobie klikniecie. Czasami nie ma ikona, ale to jest tylko kwestia właśnie tego, że twórca wtyczki nie dostarczył właściwego formatu obrazu, to nie zależy od nas. Wejdziecie, macie tutaj opis danej wtyczki, są kategorie, do których została ta wtyczka zaliczona. Jest szybki opis, ale to, co ważne, jest ta część, czyli w jaki sposób z niej korzystać, i macie tutaj właśnie takie wewnętrzne części promptów, czyli zapytań, które wtyczka, za pomocą których wtyczka komunikuje się z czatem GPT, jakie można jej wydać, właśnie wyszukuje wiadomości biznesowe albo finansowe, dwie różne komendy, ta akurat zupełnie losowo, przypadkowo w branży mnie wtyczka posiada. Pokażę wam tylko jeszcze ostatnią rzecz, jeśli chodzi o wtyczki. Ostatnia aktualizacja to 15 września, 951 wtyczek. I oprócz tego, że możecie tutaj sobie oczywiście wyszukiwać za pomocą tekstu, możecie sobie też te wtyczki wyfiltrować na przykład po dziedzinie, czyli chcecie coś związanego z książkami, klikacie filtr związany z książkami, otrzymujecie książki tutaj, wtyczki, które mają coś wspólnego z książkami, Aladdin Books, Biblia, Bibsonomy, ułatwia badania naukowe. Więc jeżeli poszukujecie wtyczek, które coś sensownego robią, to polecam naszą bazę. Dostać się do niej można bardzo prosto. Logowanie do niej jest w naszym newsletterze. Na live dzisiaj zresztą pokazałem to hasło. Ja jestem zalogowany, ale jeżeli was wyloguję i z jakichś powodów hasło by nie działało, zawsze do znalezienia w naszym newsletterze. Ja wrócę na chwilę na samą górę. Nie wiem, czy zawsze będzie w tym miejscu, ale na ten moment macie tutaj baza wtyczek ChatGPT. W nowym wydaniu pod spodem będzie jeszcze od razu to hasło tutaj wylistowane.
klikając od razu przenosi Was w tą naszą właśnie bazę. OK, baza wtyczek, to już Wam pokazałem. I mamy kolejną nowość. Przejdziemy sobie tylko w newsletterze. Tu mamy naszą bazę, opis tej bazy w newsletterze. I mamy tu raz jeszcze hasło powtórzone, jeżeli potrzebujecie, to możecie się dzięki niemu zalogować. A teraz narzędzie numer dwa i to jest Perplexity. Ja jestem zachwycony tym, co Perplexity potrafi. Nasz newsletter ostatnio powstaje namiętnie w Perplexity. To jest w skrócie taki chat GPT, ale oprócz tego, że korzysta z modelu GPT-4 w wersji płatnej i uważam, że w newsletterze macie linka, który pozwala Wam skorzystać z tego narzędzia w cenie $10 miesięcznie za pierwszy miesiąc. Inaczej, zdejmuje Wam $10 z pierwszej płatności, a Perplexity kosztuje też $20, tak samo jak jest w czacie GPT. Czym się wyróżnia Perplexity? Już Wam pokażę może tutaj od strony ustawień. Możecie sobie wybrać powiększe. Możecie sobie wybrać między innymi model, który używacie. Cloud 2, GPT-4. Ja używam Cloud 2. Cloud 2 tutaj, chociaż mam dostęp do Clouda osobno, ale powoduje, że możecie ten kontekst, to okno rozszerzyć właśnie do 2000 znaków i pokażę Wam, jak to działa. Znajdź info o roku. plus.pl, dobra. Można tu rzucić plik jakiś, to co jest fajne, to że można dać mu fokus, czy ma po prostu standardowy model, korzystać z wszystkiego, co ma dostępne, ale można go włączyć w tryb akademicki, więc jeżeli zajmujecie się jakimiś badaniami, jesteście, nie wiem, naukowcami, jesteście na uczelni, jesteście studentami, czy też piszecie jakiś raport w firmie, to można przełączyć go, że wyszukuje tylko po publikacjach akademickich. Można go w tym writing, czyli on wtedy korzysta tylko z modelu, w tym momencie będzie z Clouda 2 korzystał do pisania według waszych wytycznych, według waszego prompta. Można włączyć mu tylko właśnie Wolfram Alpha, tak jak wtyczka trochę w czacie GPT. Można tylko chcieć, żeby przeszukiwał w danym temacie YouTube'a, jeżeli filmy na YouTube mają transkrypt, to wtedy analizuje transkrypty. No i też ciekawostka, można Reddita, dyskusję na Reddicie. Ja mam na razie wrzucam to wszystko tutaj. Włączymy dodatkowo kopilota, tak jak tam widzieliśmy, czyli on teraz znajdzie informację w routers napisane z błędem, to nie szkodzi w tych systemach, pomniejszy o rząd wielkości. I jak widzicie, znalazł kilka źródeł, znalazł nasze te dwie, trzy strony, znalazł coś na GitHubie. Oczywiście nie zawsze będzie znajdował nasze strony. No i tutaj GrowTools to polski serwis internetowy, który zawiera katalog narzędzi wspierający rozwój marketing biznesu online, serwis powstał, aby pomóc przedsiębiorcom w doborze odpowiednich narzędzi, to się wszystko zgadza, ale to co ważne, otrzymujecie też od razu linki, z których on to wziął. U góry macie 8 aż odnośników. W momencie, kiedy sobie zerkniecie tutaj z źródła, to on wyświetla wszystkie źródła, na bazie których zbudował odpowiedź. I to jest naprawdę super sprawa. Oczywiście ChatGPT z użyciem wtyczek trochę podobnie możecie uzyskać efekt, ale no jest to jednak, jest to coś, co wyróżnia mocno Perplexity, a praca z dużym kontekstem, z dostępem do internetu, to przewyższa Clouda, no bo w Cloudzie też możemy w tym Cloud, który jest natywnie dostępny na stronach Anthropic, też możecie dodać pliki, też możecie obsługiwać duży kontekst, ale nie macie dostępu do internetu i to jest bariera, którą pokonuje Perplexity. OK, to jest to. W zasadzie ostatnia nowość z narzędzi, które dodaliśmy, to Save Lake Pro. Ja zawsze szukam narzędzia idealnego, które będzie obsługiwało mi zapisywanie treści. No i to jest narzędzie, które robi mega robotę. Działa w interfejsie WhatsAppa, ale też ma wtyczkę, czyli sobie właśnie rozruchamy górę. Jedyny minus tej wtyczki, że ona za każdym razem ma taki moment właśnie zawiechy, jakby się za każdym razem zlogowała. Ja z twórcą jestem w kontakcie, więc muszę zwrócić na to uwagę. I można sobie tutaj różne hashtagi dodając, dodawać kategorie. Można tutaj sobie dodawać takie katalogi, do których gromadzicie treści z internetu. Ja jestem na razie bardzo pozytywnie zaskoczony. Fajne jest to, że jak macie zapisany jakiś materiał, to on tworzy na podstawie treści z tej strony internetowej podsumowanie, teraz bodajże w 5 punktach,
Bardzo fajna rzecz, bardzo przydatne narzędzie. Ja powiem, że jest ostatnia nowość, ale to dlatego, że czwarta nowość narzędziowa to naprawdę Yuko, którego znajdziecie też w naszym katalogu na stronie growtools.pl w katalogu narzędzi. Zachęcam, tak już przy informacji o tym, że Yu wprowadziło agentów, to zachęcam do tego, żeby z Yuko się zapoznać. Dobra, i dzisiaj byłoby to na tyle. Tak, mimo że dzisiaj byłem sam, to był bardzo długi newsletter do omówienia, więc pół godziny pstryknęło. Mam nadzieję, że będą osoby, dla których takie podsumowanie i streszczenie będzie przydatne. Pewnie można zrobić to odrobinę szybciej i krócej. Ja po raz ostatni teraz jeszcze dzisiaj zapraszam Was do tego, żeby skorzystać z naszego newslettera. Czyli jeżeli nie jesteście jeszcze w newsletterze, oczywiście nie ten przycisk, o, growtools.pl, łamane na AI, ale też pasek, który teraz się wyświetla, czyli podcasts.bicast.fm, łamane na growth-AI. To jest miejsce, gdzie znajdziecie nasz podcast, oczywiście bez problemu znajdziecie go też wyszukując w Spotify czy w dowolnym innym serwisie, w którym odsłuchujecie wasze podcasty, jesteście w zasadzie wszędzie. Dzięki, a do zobaczenia na kolejnym live za tydzień, prawdopodobnie to już będzie sam, a za 2 tygodnie myślę spotkamy się z Mateuszem razem. Trzymajcie się, dobrego dnia, dobrego całego